Tomku, co wczoraj zdecydowało, że przegrałeś pojedynek z Stefanem Lengarowym? Tego, czego obawiałem się najbardziej, czyli wytrzymałość. No, pierwsza runda była dosyć mocno zacięta, on cały czas atakował na górę, ja broniłem się, udało mi się skręcić walkę do haka, jednak no, nadgarstek był mocno, mocno zmęczony, cała ręka była spompowana. Jego zresztą też, ręka, czułem, że w następnych rundach był coraz słabszy, ale niestety pierwsza runda była tak męcząca dla mnie, że nie czułem nadgarstka i palców, żeby kontynuować dalej walkę. A dlaczego ty w pierwszym pojedynku nie rozerwałeś się i nie walczyłeś z nim normalnie w paskach? Może tym samym oszczędziłeś swój nadgarstek? Jest to wielce prawdopodobne, tylko nie wiedziałem dokładnie, jak to jest w PAL. Z reguły, jeżeli rozrywam się w ten sposób, jaki rozrywałem się w kolejnych rundach, jest to karane faulem za celowe rozerwanie. Tutaj w PAL te zasady są troszeczkę inne. Gdybym wiedział od początku, tak się rozrywał, mógłbym zaoszczędzić rzeczywiście dużo siły. Ale ty w pewnym momencie, w drugim pojedynku przede wszystkim, fajnie rozerwałeś się górą, nie? I mogłeś to zrobić to samo w pierwszym pojedynku. Tak, tylko chciałem, w pierwszym pojedynku zdecydowanie chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie wytrzymać jego rękę. Dosyć wygodnie mi się ułożył, dosyć wygodnie mi się go trzymało i nie czułem dużej przewagi siłowej ani na starcie, ani podczas samego pojedynku. Ale jakim kosztem to wyszło? Był dobry technicznie rzeczywiście i wykorzystywał to i z każdą sekundą poprawiał swoją pozycję i utrudniał mi utrzymanie mojego nadgarstka, co zdecydowanie naprawdę zmęczyło moją rękę dosyć szybko. No na tyle szybko, że w kolejnych rundach nie byłem w stanie postawić mu oporu. Pompa w ręce była tak duża, że nie mogłem zacisnąć palców. No dobra, no skończyły się zawody, kończyły się, rozumiesz, pojedynki. Jakie teraz możesz wyciągnąć wnioski w związku z tym? To jest właściwie kolejna walka sześciorundowa, w której miałem tam okazję uczestniczyć. Powiem szczerze, no, moja wytrzymałość jest bardzo słaba na tego typu pojedynkach. Jeżeli zawodnik trafia się o wyrównanej sile, to nie jestem w stanie wytrzymać 6 rund. Nie wiem, w czym popełniał błędy, czy po prostu moje włókna mięśniowe są przystosowane tylko i wyłącznie do mniej słabszych walk, powiedzmy, z różnymi zawodnikami. Lepiej się czuję na zawodach, na pucharze świata, na pucharze Polski, na mistrzostwach Polski. Znacznie lepiej mi się walczy, kiedy mam więcej czasu na przerwy i różni zawodnicy. Tutaj są 2 minuty sztywno ustalone reguły i to chyba moim zdaniem jest za mało czasu na regenerację po tak trudnych pojedynkach. A powiedzmy, jak sam był poziom zawodów? Jak ci się podobała organizacja i w ogóle? Pogoda dopisała, zresztą trudno, żeby w tej miejscowości nie było pogody. Ludzi było dosyć dużo. Organizacja bardzo fajnie, wszystko przebiegało sprawnie. Co do minuty rozpoczęły się zawody, także nie było żadnych opóźnień. Co do walki finałowej, no też wielka niespodzianka. Krasimir Kostadinow naprawdę w wielkiej formie. Chociaż obawiał się mocno swojego przeciwnika, nie był taki pewien siebie przed samymi walkami. Natomiast pierwsza runda już udowodniła nam, że jednak on będzie dominował w tym pojedynku. No i zdecydowanie trzeba powiedzieć, że Bułgarzy byli naprawdę w dobrej dyspozycji, ponieważ wszystkie pojedynki zwyciężyli. A możesz troszeczkę więcej powiedzieć na temat pojedynka Czermena Chadajewa z Krasimirem Kostadinowym? W czym był błąd Czermena Chadajewa? Czego mu zabrakło akurat podczas tego pojedynku? Czarmen, z tego co mi mówił, od miesiąca czasu mieszka na Słowacji, gdzie nie miał możliwości trenować na stole, nie miał możliwości przygotować się ze sparring partnerem, z nikim tam się nie siłował przez ten czas, jedynie chodził na siłownię i trenował na ciężarach. To jak wiadomo, nie jest to wystarczająco dobry trening, żeby przygotować się pod tak wielki pojedynek, no ale jest na tyle doświadczony, że mimo wszystko zdecydował się i chciał wystartować. Przede wszystkim widać było wizualnie dosyć dużą różnicę pomiędzy tymi zawodnikami, naprawdę dobrze zbudowany. Krasimir Kostadinow był praktycznie 2 razy większy od swojego przeciwnika. Czarmen bardzo dobrze walczył i na górę, i w hak. Raz mu się udało nawet otworzyć nadgarstek swojego przeciwnika, ale przede wszystkim Kostadin jest też zawodnikiem wysokim, którego ręka jest długa i nawet w takich pojedynkach doskonale sobie radził. Nie dał się do końca tak naprawdę naciągnąć na górę, bo jego ręka była na tyle długa, że był w stanie wyłapać Czarmena. Czy była tak ogromna przewaga Krasimira Kostadinowa nad Czermenem, twoim zdaniem? Myślę, że była duża przewaga. W każdej pozycji bardzo dobrze czuł się Krasimir. On właściwie bawił się ze swoim przeciwnikiem podczas samego pojedynku, wykrzykiwał coś w swoim języku. Kontrolował cały przebieg pojedynku, nie obawiał się tego, że z czasem upływu walki on będzie słabszy, spompuje rękę i przegra. W każdej rundzie czuł się na tyle pewnie, że
prostu bawił się. No a taki pojedynek, który był tak zwanym pojedynkiem nieco artystycznym, czyli pojedynek Radu Georgescu z Martinem bułgarskim zawodnikiem. Nie nagrywaj na chwilę.